Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszechmocny Królu Wieczności i Synu Ojca Jedyny, stworzyłeś w raju człowieka na wzór Twojego obrazu. A kiedy upadł zwiedziony, dawnego wroga podstępem, przyszedłeś w ludzkiej postaci, z dziewicy biorąc swe ciało. Dla zjednoczenia nas z Bogiem, Ty sam człowiekiem się stałeś i w chrzcie odnawiasz swe dzieło, zmywając winy grzeszników. Z miłości ku człowiekowi przyjąłeś mękę krzyżową i jako cenę zbawienia przelałeś krew swoją świętą. Gdy żywy z grobu powstałeś, wywyższył Ciebie Twój Ojciec, a my wierzymy z ufnością, że z Tobą zmartwychwstaniemy. Ostań się, Jezu, dla duszy, radością Paschy wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych. Amen. Pan Bóg dał Chrystusowi tron Jego Ojca Dawida. Alleluja. Pamiętaj, Panie, Dawidowi wszystkie jego trudy, jak złożył Panu przysięgę. Związał się ślubem przed Bogiem Jakuba. Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba. Słyszeliśmy o arce w Efrata. Znaleźliśmy ją na polach Jawru. Wejdźmy do Jego mieszkania. Padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego. Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, Ty i Arka Twej chwały. Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości. Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Bóg dał Chrystusowi tron Jego Ojca Dawida. Alleluja. Jezus Chrystus jest jedynym władcą, Królem Królów i Panem Panujących. Alleluja. Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, której nie odwoła. Zrodzone z Ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie, a jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze i wskazania, których im udzielę, także ich synowie zasiądą na tronie po wieczne czasy. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. Będę hojnie błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem. Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a Jego wierni prawdziwie cieszyć się będą. Wzbudzę tam moc dla Dawida, przygotuję światło dla mego pomazańca, odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, a nad nim zajaśnieje jego korona. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus Chrystus jest jedynym władcą,
Królem Królów i Panem Panujących. Alleluja. Nikt nie dorówna Tobie, Panie, w potędze i świętości. Alleluja. Dzięki Ci składamy, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, za to, że objąłeś Twoją wielką władzę i zacząłeś królować. Rozgniewały się narody, a gniew Twój nadszedł. I czas sądu nad umarłymi, aby dano zapłatę Twoim sługom, prorokom i świętym. I tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I nie umiłowali swego życia, lecz śmierć przyjęli. Dlatego radujcie się niebiosa razem z waszymi mieszkańcami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nikt nie dorówna Tobie, Panie, w potędze i świętości. Alleluja. Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Gdy ujrzeli Pana, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki, a chlebem, który dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki, a chlebem, który dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Alleluja. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, którzy umarli.
wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do Niego. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Chryste, pamiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na fundamencie apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce ziemi. Niech Twoje błogosławieństwo stąpi na wszystkich, którzy wierzą w Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Lekarzu naszej duszy i ciała, nawiedź nas i ulecz w swojej łaskawości. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Chorym przynieś ulgę i umocnienie i uwolnij ich od wszelkich cierpień. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Pociesz strapionych i prześladowanych, wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszystkim drogę nieśmiertelności. Obdarz naszych zmarłych radością Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć. Spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski i uwolnieni z mroków błędu całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.